Symbolicznie w dniu 11 listopada filmem Powidoki w reżyserii Andrzeja Wajdy rozpoczął się szósty przegląd najnowszych filmów polskich pod Wysokim Zamkiem i w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowi. Licznie zebrana publiczność stanisławowska sprawiła, że w sali kina Lumière dostawiano krzesła. Przegląd najnowszych filmów polskich jest z dużą radością odbierany i we Lwowie, i w Stanisławowie. Ale rzeczywiście Stanisławów chyba bardziej wyczekuje tego święta polskiego kina. To jest mniejsze miasto, jest mniej różnego rodzaju wydarzeń takiego typu i na pewno jest większe zainteresowanie. Zainteresowanie publiczności, ale też i zainteresowanie mediów. Staje się nie tylko stałym wydarzeniem filmowym, ale staje się również, i co nas bardzo mocno cieszy, wydarzeniem oczekiwanym. My już w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego od października wczesnych dat otrzymujemy zapytania od potencjalnych przyszłych widzów, czy będzie przegląd w Stanisławowie, jakie są planowane filmy, jakie efekty. Goście przybywający na uroczystość otwarcia mieli okazję porozmawiać, wypić lampkę szampana i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w retro atelier. Jest to wydarzenie, które z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i ludzie czekają po prostu tego święta polskiego kina, czekają też czerwonego dywana, czekają też kącika do zdjęć, aby po prostu przyjść i odczuć właśnie to takie prawdziwe święto polskiej kinematografii w Stanisławowie. W otwarciu wzięli udział przedstawiciele władz Iwano-Frankiwska oraz licznie zgromadzona społeczność polskiego środowiska stanisławowian. Z ramienia organizatorów, partnerów imprezy, przyjaciół i gości powitał konsul Rafał Kocot z Konsulatu Generalnego RP w Lwowie. Ten przegląd, to wydarzenie kulturalne, bo to jest nie tylko filmowe, ale kulturalne, wpisało się na trwale w kalendarz imprez w Iwano-Frankiwsku. Oczekiwanie jest w tym mieście od września, kiedy nadejdzie listopad i kiedy przegląd z polskimi filmami przyjedzie tutaj właśnie do Stanisławowa. To jedna z form współpracy. Poprzez polskie kino możemy poznawać polską kulturę i tradycje. Nasze miasto ma 12 miast partnerskich. Ta nasza współpraca pomaga Iwano-Frankiwsku rozwijać się w kierunku ekonomicznym i kulturalnym, mając takiego dobrego sąsiada, jakim jest Polska. Filmem otwierającym szósty przegląd był ostatni film Andrzeja Wajdy, Powidoki. Jest to opowieść o Władysławie Strzemińskim, polskim malarzu, w którego rolę wcielił się Bogusław Linda. Cieszę się, że ten film Andrzeja Wajdy mogłam obejrzeć właśnie w dniu polskiego święta niepodległości. Film pełen metafor, domówień, wewnętrznej walki o wolność. Podziękowania w postaci klapsów filmowych otrzymali partnerzy, przyjaciele i wolontariusze przeglądu. Jestem wolontariuszką przy przeglądzie już trzeci rok. Dla mnie to jest ogromny zaszczyt, że mogę uczestniczyć w takim dużym, wielkim projekcie, który organizuje Konsulat Generalny we Lwowie. Złotą szpulę, tak zwaną babinę przeglądu, otrzymała autorka projektu Barbara Paca. Największą taką nagrodą dla mnie jest to, gdy wchodzę na salę kinową i wszystkie miejsca są zajęte, tak jak dzisiaj. To jest największa nagroda dla wszystkich organizatorów, dla wszystkich tych, którzy w jakiś sposób przyczynili się do powstania i do realizacji tego projektu, jakim jest przegląd najnowszych filmów polskich pod Wysokim Zamkiem. Szósty przegląd najnowszych filmów polskich pod Wysokim Zamkiem odbywa się w dniach 11-19 listopada. Organizatorem projektu jest Konsulat Generalny RP w Lwowie. Współorganizatorem Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Program przeglądu można znaleźć na stronie internetowej filmlwow.eu.